W miniony poniedziałek 5 lipca Słowacja zamknęła większość przejść granicznych z Polską. To ważna informacja głównie w sezonie wakacyjnym, kiedy międzynarodowe podróże są niemal codziennością. Warto pamiętać, że na terenie Małopolski granice z Republiką Słowacji możemy przekraczać zaledwie w kilku miejscach. Strona słowacka poinformowała w dość pilnym trybie o zamknięciu niektórych byłych przejść granicznych, przez które można przekraczać polsko-słowacką granicę. Od wczoraj, od godzin wieczornych, od godziny 19, strona słowacka wprowadziła nowe zasady i zgodnie z nimi tylko granicę polsko-słowacką na odcinku małopolskim możemy przekraczać w Jurgowie, w Hyżnem bądź w Piwnicznej, jeżeli chodzi o ruch turystyczny, również w Szczawnicy. I kolejowe przejście w Muszynie też pozostaje otwarte. Reszta przejścia została fizycznie zamknięta, są tam porozstawiane blokady. Oczywiście proszę zauważyć, to są działania strony słowackiej i one obowiązują na wjazd do, do tego kraju. Wciąż obowiązują także dotychczasowe obostrzenia, z jakimi musimy się liczyć, chcąc wjechać na teren Słowacji. Każda osoba musi posiadać wypełniony formularz elektroniczny oraz zarejestrować się na stronie www.korona.gov.sk. Dotyczy to dzieci do 12 roku życia oraz podróżnych przejeżdżających przez Słowację tak zwanym tranzytem. W dość szczegółowy sposób. Ostatnio mieliśmy do czynienia właśnie z regulacjami słowackimi, dlatego że w zależności nawet od rodzaju szczepionki były przewidziane jeszcze, była przewidziana ilość dni, które muszą upłynąć, żeby taki człowiek mógł wjechać. Więc tutaj na bieżąco proszę się zapoznawać. Powtarzam to po raz, po raz kolejny. Natomiast jest to bardzo ważne, ponieważ sytuacja jest dynamiczna i zaskakująco zmienia się, więc za każdym razem trzeba weryfikować posiadaną wiedzę. Co ciekawe, słowacka strona zapowiada, że te zasady ulegną kolej. Zaostrzeniom od 9 lipca od godziny 6 rano wjechać na teren Słowacji będą mogły tylko osoby w pełni zaszczepione. Wszystkich pozostałych będzie obowiązywać kwarantanna. Strona słowacka zapowiedziała również 9 lipca zmianę tych zasad, które obecnie obowiązywały. Natomiast jest taka strona również, do której odsyłamy na stronie karpackiego oddziału Straży Granicznej. Jest to, są tam opisane zasady i na bieżąco aktualizowane i na czym one będą polegały. Za każdym razem też się należy zapoznawać. Warto również pamiętać, że wjeżdżając do Polski musimy się liczyć z koniecznością odbycia kwarantanny. Od tej reguły są jednak wyjątki. W chwili obecnej, e, takimi dokumentami zwalniającymi, na przykład z kwarantanny, jest test, szczepienie pełne i upływ 14 dni, bądź posiadanie statusu ozdrowieńca, jak również pewne okoliczności, które nas zwalniają z tej kwarantanny. Dlatego szczegółowo za każdym razem przed podjęciem podróży, czy też na wyjazd, wtedy proszę się zapoznawać z zasadami wjazdu do poszczególnych państw, bądź też na powrót, aktualizować wiedzę dotyczącą wjazdu do Polski. Na kilku przejściach granicznych tuż po ich zamknięciu protestowali wspólnie Polacy i Słowacy, dla których zamknięcie granicy to kolejne straty. Biorąc pod uwagę kryzys, jaki pandemia koronawirusa wywołała w turystyce, może się okazać, że będą one nie do odrobienia. Apel zarówno do władz słowackich o zmianę decyzji, jak i do władz polskich o pilną interwencję wystosował burmistrz muszyny Jan Golba.